Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem zaszczycony, że mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poprzeć wniosek, który jako posłowie tego klubu złożyliśmy w sprawie ustanowienia nowego święta, święta, które ma upamiętnić wkład polskich uczonych w rozwój nie tylko polskiej, europejskiej, ale światowej nauki. Zwykło się niekiedy troszeczkę wmawiać zupełnie niepotrzebnie nam, Polakom, że mamy w zwyczaju świętować tylko wydarzenia smutne, nieudane powstania i różnego rodzaju narodowe tragedie. Nic bardziej mylnego. Polska historia jest pasmem wspaniałych sukcesów i aczkolwiek bywały także w naszych dziejach momenty trudne, to jednak gdybyśmy spojrzeli z perspektywy ponad 1050 lat na nasze dzieje, to można by było niczym Jan Lechoń powiedzieć, że nie ma dziejów piękniejszej niż Twoje i większej chluby niżli być Polakiem. W tę wspaniałą narodową tradycję, poza licznymi grupami społecznymi, w którym także nasi poprzednicy, posłowie licznych parlamentów Rzeczypospolitej w różnych systemach politycznych się wpisują, także swoje miejsce mają polscy uczeni. Plejada polskich zacnych naukowców z różnych dziedzin jest lekko jedynie zaznaczona w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, ale trzeba było wskazać jakąś osobę, która w pewien sposób symbolizuje ten wielopokoleniowy wkład uczonych polskich w rozwój polskiej nauki. Mieliśmy bardzo intensywną dyskusję na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na ten temat. Były także inne alternatywne propozycje daty obchodzenia nowego święta. Wspomnę tylko, że nie jest to dzień wolny od pracy, a święto, które ma umożliwić pewnego rodzaju celebrowanie osiągnięć polskiej nauki i z racji poszukiwania osoby, która byłaby pewnego rodzaju symbolem tego wkładu polskich uczonych, pojawił się pomysł, aby tę datę wskazać na dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Jest mi szczególnie miło jako przedstawicielowi miasta, w którym Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego i w którym mieści się uniwersytet jego imieniem, którego mam zaszczyt być profesorem, poprzeć ten pomysł, bo nie ma innego, lepszego kandydata wśród plejady polskich uczonych, który miałby taką ogólnoświatową markę, który byłby rozpoznawany w każdym zakątku świata. Przy ogromnym szacunku dla dorobku wszystkich polskich uczonych, to Mikołaj Kopernik jest tym, który, jak głosi napis na jego pomniku, wstrzymał słońce, a ruszył ziemię. To wiedzą dzieci pod różnymi szerokościami i długościami geograficznymi. Stąd też z całą radością chciałem wesprzeć ten wniosek i ten projekt i cieszyć się, że mamy doskonałą okazję, aby wśród plejady osiągnięć państwa polskiego, polskich muzyków, polskich polityków, polskich sportowców, oddać także pamięć tym, którzy w często bardzo trudnych warunkach, ja podzielam troskę wielu występujących i na komisji, i dzisiaj pana posła, osób nad kondycją polskiej nauki, nad finansowaniem. Nie ma w zasadzie, proszę mi wierzyć, a jestem także badaczem dziejów parlamentaryzmu, okresu w naszych dziejach, kiedy posłowie na Sejm nie narzekaliby, że tych środków na naukę nie jest, jest za dużo. Zawsze chciałoby się, żeby było więcej. Proszę mi wierzyć, w czasach Mikołaja Kopernika było ich jeszcze mniej. Ta nauka szła do przodu. Jestem przekonany, mam nadzieję, że to święto zmotywuje także każdy rząd, każdą większość parlamentarną, ale także mniejszość, aby zawsze w naszych skromnych poszukiwaniach budżetowych znalazły się środki na to, aby następcy Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie i wielu innych wybitnych polskich uczonych mogło kontynuować swoje dzieło i abyśmy my wszyscy, pracownicy polskiej nauki, mieli satysfakcję z tego, że nasz dorobek wśród całej plejady różnego rodzaju osiągnięć wszelkich w sumie już 50 pokoleń Polaków jest także doceniany. Bardzo Państwa proszę o poparcie tego projektu.